Ja jestem Martyna. Zabawa. Zabawa. Pod ostatnim filmem Steigera wbiliście 28 tysięcy łapek w górę, co oznacza, że w dzisiejszym odcinku otwieram 14 mystery boksów. Zbiłaś! Nie, ale słuchajcie, mało brakowało i nie byłoby odcinka. Idę sobie do Tigera i patrzę, nie ma mystery boksów. I pytam się pani, gdzie są mystery boksy? A ona na to, nie ma. A ja na to, co? Jak to nie ma? Moi widzowie wbili 28 tysięcy łapek w górę, muszą być mystery boksy. A ona na to, jak widzowie wbili tyle łapek, to ma tu panie spod lady. Proszę. Dziękuję widzowie, na pewno to bardzo docenią. Przypominam, każde 2000 łapek w górę to jeden mystery box. Błagam, tylko nie wbijajcie 40 tysięcy łapek w górę, bo będę musiała kupić 20 mystery boxów. I pamiętajcie, subskrybenci bawią się najlepiej, więc kliknij subskrypcję już teraz. Dobra, lecimy. Stolik pełen boksów, wypełniony aż po brzegi. I nawet kilka jeszcze tutaj na ziemi stoi, bo nie wszystkie mi się zmieściły na stole. Chyba muszę kupić większy stół pod tę serię. Lecimy z pierwszym boksem. Wyczuwam tutaj, a nawet nie wyczuwam, tylko słyszę, że jest coś szklanego. Mam nadzieję, że przypadkiem mi się nie zbiło, jak rzucałam tym kartonem. Ej, mała miseczka? Wygląda jak doniczka. Więcej małych miseczek, doniczek, kubków. Myślę, że można użyć to w dowolny sposób. Albo na jakiegoś małego kwiatuszka zasadzić, albo na przykład zasadzić taką marchewkę. Zobaczcie, jak to idealnie pasuje. O, proszę. Zostałam ogrodnikiem. O, ekologiczna torba na zakupy. Fajnie, że można ją potem tak złożyć w malutki, kompaktowy kształt i nosić ze sobą wszędzie. O! To ananasowy pod wodą ma dom. Martyna, zabawa! Kto lubi SpongeBoba, pisze w komentarzu, to jedna z moich ulubionych bajek. Grzechotka, grzechotka, to już moja kolejna. Chyba muszę założyć zespół grzechoczących ludzi. Słuchajcie, tutaj rozpadła mi się ramka, bo ten ananas to jest ramka i przyszła tutaj w kawałkach, takie wiecie, DIY, złóż to sam. Naleśniki! Podano do stołu! Nie wiem, czy takiego dzwonka używa się do tego, żeby wołać kogoś na śniadanko albo obiad, ale można tego tak używać, albo można używać tego na przykład tak. Zostawcie dzwoneczek na tym kanale, żeby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach, a jak nie zostawicie, to nigdy nie przestanę dzwonić! Żartowałam, nie musicie zostawiać. No, przyznam, ten dzwonek mi się podobał. Co tu mamy jeszcze? Serduszko, tak! Piękne serduszko, piękny bryloczyk, tutaj tak błyszczy, tutaj takie aksamitne, bardzo, bardzo fajne. Można dać komuś na prezent, albo można sobie przyczepić do torby, plecaka, kluczy, spodni, wszędzie, nawet do ucha. No i co? Pustka! Jak widzicie, nie ma zbyt wiele rzeczy w tych mystery boxach. Ten to w ogóle jest lekki jak piórko, chyba lżejszy od kartki A4. Ups! Co my tutaj mamy? Bransoletkę ze złotych kul disco. Jak wam się podoba? Dosyć gustowna. Chociaż nie wiem, czy to kule disco, czy bombki choinkowe. Piszcie w komentarzu. I kolejny bryloczek, tym razem... Słodkie usta. Już nie wiem, który bardziej mi się podoba. Jeden sobie zostawię, jeden dam komuś w prezencie. Który sobie zostawić? Piszcie, które wy byście wybrali. Uzupełniłam już stół. O te mystery boxy z podłogi i lecimy dalej. Tutaj można podejrzeć, ale nie, nie patrzcie, to ma być niespodzianka. Kolejny zeszyt. Jakiś halloweenowy z jakimś... No po co mi tu takie coś? Ja już po prostu mam tyle tych zeszytów i notesów z mystery boxów, że zapas na całe życie po prostu. O, tutaj powtórka z zeszłego odcinka. Nie, to nie jest pałeczka do perkusji, to jest długopis, ale się daliście zmylić. No chyba, że ktoś oglądał poprzedni odcinek, to się nie dał zmylić, bo pamiętał na pewno, nie? Czy to pierścień z Miraculu? O rany, taki... żelowa konsystencja, squishy pierścień, pierwszy raz widzę coś takiego, trochę obrzydliwy,
Chyba to jeszcze z Halloween im zostało, mimo że ten Mystery Box nie był oznaczony jako Halloweenowy. I zobaczcie, patrzę na was. Patrzę, kto nie zostawił jeszcze subskrypcji. Kotoklizm! Kto z was zna i lubi bajkę Miraculous, pisze w komentarzu. O nie, nie, no zobaczcie, jakie powtórki, aż mi się nie chce tego otwierać, ale otworzę specjalnie dla tej pięknej gąbki. To jest, słuchajcie, gąbka do peelingu. Od razu czuję się jakaś taka, wiecie, gładsza. No nie wiem, jak mam to skomentować, zawiodłam się, ale przynajmniej tutaj mam i grzechotkę, i pałeczkę, i jedziemy z koncertem. Zabawa, turru, turru. Którego teraz wybrać? Widzicie, mam tu jeszcze jednego halloweenowego, to może tego gagatka przeterminowanego. Halloween już było, już się skończyło, jak oni mogą jeszcze sprzedawać takie rzeczy? Ale liczę na to, że w środku będzie coś innego niż ostatnio. Czy ktoś tu wzywał pielęgniarkę? Może zrobić komuś pobieranko. O nie, powtórka. Ale dobra, dzisiaj mi pani spod lady dała te mystery boxy, to nie będę pisać skargi. Czy to czarny kot? Miraculous! Chyba muszę ten talerz w prezencie dać Pawłowi. Jak sądzicie? Dać mu czy sobie zostawić? Słyszycie? Mam nadzieję, że się nic nie stłukło. Znowu widzę powtórkę. Doniczko, kubko, miska i złowieszczy talerz. Widzicie tą złowieszczą twarz? Co to jest? Ryba? Płaszczka? Ptak? Czy jakaś złowieszcza hybryda? A nie, słuchajcie! Jezu, jak ja mogłam nie zauważyć? To jest przecież ten pan Krop. Albo pan Homar. W dzisiejszym odcinku chyba trafi mi się cała zestawa kuchenna. Mam już talerz, mam już misko, kubko, doniczkę. Czy coś jeszcze mnie czeka do mojej kuchni? Widzę tu coś dużego, różowego i chyba szklanego. Pani, która będzie trzymać moje szczoteczki na zęby. To niczyła! Będę trzymać pani szczoteczki na zęby! A może ja chcę tu wsadzić ołówki? Nie, tu muszą być szczoteczki na zęby! Trochę boję się dyskutować z nią. Co to jakiś monster truck? Sand toy, czyli piaskowa zabawka, czyli to jest dojeżdżenie po piasku, ale chyba Tiger nie ogarnął, że już mamy prawie zimę, a nie lato. Ale zobaczcie, jak driftuje! Woohoo! Ale się odbija! Nice, fajny, fajny, z takimi wielkimi kołami. Bardzo mi się podoba. Jeździ tyłem, przodem, bokiem. Oj. No i pusto. Dosyć sporo powtórek mi się dzisiaj trafia i trochę mi przykro. Nie, no nie, kolejna powtórka, już mój trzeci pierścień. Halloweenowy? A widzicie, żeby tutaj cokolwiek wskazywało na to, że to pudełko będzie halloweenowe? No nie. Może napiszcie skargę za mnie. Bo mi głupio, bo miła pani przyniosła mi tutaj spod lady. I co tutaj mamy? Znowu krab. To jakiś krabowy sezon. Dzień dobry. Słucham? Nie mówi się z pełnymi ustami. Chciałem powiedzieć dzień dobry. Możesz powtórzyć? Nie dosłyszałam. Dzień dobry. Dzień dobry, panie krabie, ale czy ty się czymś udławiłeś? Potrzebujesz pomocy? Nie. Ale zobaczcie, jak tutaj w środku mu się to błyszczy i krąży jak gwiezdny pył. Jest to satysfakcjonująca zabawka. Trochę dziwna. Sama jesteś dziwna. Okej, ale nie dziwniejsza niż ten krab. I już tam dostrzegam kolejną powtórkę. Chodź no tu powtórko. O nie, dostrzegam jeszcze jedną powtórkę. No po prostu zaraz chyba się popłaczę, chociaż nic to nie zmieni. Dwie powtórki w jednym boksie. No widział kto takiego pecha? Chyba moja dobra pasta się skończyła. Koniczyła, będę trzymać pani kwiatki. Ej, zobaczcie, ona ma trzymać kwiatki, a nie szczoteczki do zębów. No właśnie, a ktoś powiedział pani, że szczoteczki do zębów? To była jakaś oszustka. Ja jestem wazonem. A możesz potrzymać to serduszko? Nie, ja trzymam tylko. Okej, dobra. Tu mam kolejne serduszko do tego, żeby dać komuś w prezencie. Może mama by się ucieszyła, albo jakaś koleżanka. A może Paweł? Ostatnie trzy mystery boxy. I powiem wam, że słyszę tutaj znowu jakieś szkło i mam bardzo, bardzo złe przeczucie. Słuchajcie, jak chcecie, żebym w kolejnym odcinku otworzyła jeszcze więcej mystery boxów, to koniecznie zostawiajcie dużo łapek w górę, bo im więcej łapek w górę, tym więcej mystery boxów. Czy to jest
jaki żart. Ale śmieszne jest to, że w jednym były 3, w innym 1, tutaj 2, w ogóle tak nieregularnie. I co tutaj mamy? Etui przyczepiane do zeszytu. W sumie fajna opcja, żeby nie nosić osobno piórnika. To jest taki piórnik przyczepiany. I problem zapominania piórnika z domu albo długopisu już was nie dotyczy. Przedostatni Mystery Box i jak będzie tu jakaś powtórka, to zamykam kanał. Ale jeśli jeszcze nie oglądaliście moich poprzednich filmów z Mystery Boxów, to koniecznie nadróbcie zaległości. O, no, jest to powtórka, ale jednocześnie nie jest, bo nie jest to krab, tylko rekin biznesu. Zobaczmy, jak się nazywa. Cześć, rekinie, jak się nazywasz? Nic nie zrozumiałam. Możesz powtórzyć? Słuchaj, dziewczyno. Powtórzyłem już 2 razy, jak możesz nie rozumieć. Myślałam, że to jest jakiś bełkot. Nie, to jest moje imię. Nazywam się... To chyba po rekinowemu. Wariatka. Super. Łopatka do sprzątania. Dzięki, Tiger. Piękny rysunek. Żeby przypadkiem się nie pomylić, że to na przykład łopatka do ziemi czy do piasku. Nie, to jest łopatka do... Nadszedł ten moment. Ostatni boks. Błagam, 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 żeby tutaj było coś, coś wartego tych pieniędzy. Jaka holokokarda. I to do włosów. Myślałam, że to taka muszka. Już chciałam dać Pawłowi, ale nie, to jest hair clips. Jest bardzo duża, bardzo kolorowa i bardzo fajna, także okej, okay, to mi się podoba. Naśladuj ruchy pokazane na kartach i zapamiętaj ich kolejność. Dance moves, słuchajcie, będę miała więcej dance movesów na wstępy dla was, bo już mi się powoli kończą. Obczajmy, co tu jest w środku. Snuu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 
No i przede wszystkim nauczę się wielu nowych ruchów na wstępy. Widzę, że to są takie ikoniczne movesy typu tutaj Backpack Kid Dance. Op, 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 opa Gangnam Style. Jakieś powtórki? Dlaczego tyle powtórek? Can't touch this. Tego na przykład nie znam, ale domyślam się, że to jakieś imitowanie, że się ma elektroniczną gitarę. Single Ladies Beyoncé, Elvis Presley, Thriller, Thriller, na Freddie Mercury. Dajcie znać, czy w ogóle kojarzycie te movesy i czy kojarzycie tych ludzi. Jestem bardzo ciekawa, czy ja po prostu jestem taka dobra w to, czy to takie ikony, że wszyscy ich znają. No i słuchajcie, to jest koniec odcinka, także tutaj macie poprzedni film z Tigera, tu jeszcze inny, tu zostawcie subskrypcję. Wpadajcie też koniecznie na Instagram Martyna Zabawa i wbijajcie szybko duży łapek w górę, bo chcę już otwierać kolejne Mystery Boxy. Pa, pa!